Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox, zapraszam was przez serdeczne kolejne odcinek na moim kanale. Dzisiejszy odcinek, w nim się proskał Invent Creed Valhalla. W poprzednim odcinku próbowałem porobić jakieś misje i co się okazało? Możemy spotkać się niby z Sigurdem. Z tego co czytałem na Reddicie, to możemy niby pogadać z Randvi i Randvi powinna dać nam zlecenie na tak jakby stworzenie sojuszu. Chyba że tutaj w świecie mamy pokazaną lokację. Powiem, że tutaj gdzieś musimy się spotkać z Sigurdem, bo też sobie odświeżyłem pamięć i obejrzałem poprzednie odcinki. I tam, gdy Sigurd nas odwiedził w Krótszej Przystani, powiedział, że gdy skończymy wątek w Krótszej Przystani, to możemy się z nim spotkać w Lancaster, czy jakoś tak. Do końca nie pamiętam, gdzie to było, ale mamy tutaj symbol Randvi, więc zobaczmy, czy przypadkiem czegoś nie pomyliłem, jeżeli chodzi o Reddita i te wszystkie informacje, które czytałem. Pokaż mi mapę sojuszy. Lancaster, tak. Nagroda chyba poziom w górę osady, sugerowany poziom mocy 20. Tutaj mamy Linden 90. A to nam chyba ta wyższy poziom osady, tak? Zasięgnij rady. O, tak. To meet Uba and Ivar Ragnarsson. As I hear it, they are on the verge of exiling the current king of Mercia with the hope of installing a king of their own. A bold endeavor. I should be there to help, however I can. I think you should. Synowie Ragnara, tak. Good. I will send word to Sigurd and the Ragnarssons, pledging your assistance. If I were you, I would go by ship. Repton is quite a distance north on the River Trent. Okej, okay, czyli ludzie z Reddita mieli rację, jednak niczego tutaj nie pomyliłem, dobrze jest jednak czasem zasięgnąć rady lepiej doświadczonych. Z tego co też czytałem, to jeżeli chodzi o te wszystkie tajemnice na mapie, mam w rozumieniu oczywiście te wszystkie tutaj takie świecące się punkty, to one oznaczają tak jakby zadanie poboczne i dzięki nim możemy stoczyć walkę z bossami, którzy odblokują nam opcję zdobycia Mjolnira, ale to już w dalszej fazie gry, jak i też te tajemnice mogą nam zapewnić walkę z legendarnymi stworzeniami i chyba jakieś tam oczywiście zdarzenia w świecie gry. Mamy niby tutaj synowie Ragnara, rozdział pierwszy. Eivor ma spotkać się z Sigurdem w Repton, gdzie Ivar i Uba Ragnarssonowie kontynuują spisek w celu obalenia króla Mercji. Może na razie nie będę tego przybyć, ale chciałbym tutaj Atlas. Norwegia, podróż do Norwegii, dobra. Chciałbym wrócić na razie do Norwegii, jak to teraz robiłem, dlatego że chciałbym tam te tajemnice porobić. Według mnie to może być dość przydatna sprawa, bo jednak te tajemnice, z tego co widziałem na Regiafylkę, czyli w miejscowości, w której aktualnie się znajdujemy, pomogą nam zdobyć fajne rzeczy. Tutaj mamy właśnie jedno zadanie w Stavanger, więc w sumie udajmy się, tylko sobie to oznaczę. Czy coś tutaj jeszcze mam, niby kolejne? Z tego co też tutaj czytałem, to w Regiafylkę powinien być krwawy łoś? Jeleń? Bloody coś tam. Tutaj z tego co wiem, to chyba gdzieś tutaj przy tym urwisku albo przy przytulisku powinna być walka z jakimś przeciwnikiem, który zapewni nam tak jakby progres w Mjolnirze. Więc póki co chciałbym sobie to na pewno porobić, więc udajmy się na razie do Stavanger. Stavanger? Nie wiem jak to miejsce się nazywa. I spróbujmy powykańczyć sobie te wszystkie tajemnice, bo to wydaje mi się być ciekawą sprawą, plus do tego też nie chcę zbytnio szybko kończyć gry, a raczej tego niebawem też nie zrobię, bo gra jest bardzo długa, ale przynajmniej już wiem, że wszystko dobrze robiłem, tylko oczywiście musiałem się spotkać z Sigurdem. Z tego co też oglądałem sobie Wikingów ostatnio, odświeżyłem sobie pamięć, na razie mam trzeci sezon na 6, w sumie prawie czwarty sezon już mam. Eivor Wolfkist, is that you? No tak, to ja. Yeah? We raided with you that one time up on the northern coast. I am flattered you remember. It was the first time Styrbjörn let us raid so far from home. And Sigurd was sure you took more than your fair share. You're still raiding at your age. We need to grab what we can before Harald has his say across Norway. But I only plan them now. I let others do the heavy work. In fact, I'm looking for someone to lead my crew. I would like to help you out, but I have my own crew now.
I did not mean you, but I could use your help choosing a leader. I have picked out a few to be tested. Tested? How? If you want to see someone's true character, test it in battle. Huh. Show me your picks. My crew is gathered down by the docks. Look. Dokończając to, co mówiłem, jestem prawie w czwartym sezonie Wikingów i akurat jest bardzo dużo nawiązań do oczywiście Assassin's Creed Valhalla. Z tego co czytałem, to właśnie i sam Assassin, jak i oczywiście Serial bazują na tej samej prawie że opowieści. Niektóre wątki tam się przeplatają i właśnie, czy przypadkiem ci synowie Ragnara, z którymi mam się spotkać, nie będą synowie Ragnara Lodbrooka, czyli chyba Bjorn tam był jeden, też Sigurd Wężowe Oko chyba, też był chyba jakiś dzieciak z przydomkiem bez kości, który no, nie miał kości w nogach, czy jakimś tam miał zwyrodnienie. Nie pamiętam już o co z nim chodziło, ale chyba Ragnar miał, z tego co mi się wydaje, na czas trzeciego sezonu trzech sprawnych synów z księżniczką Oslo, plus czwarty bez kości, plus do tego Bjorn, czyli chyba już pięciu synów miał, na to wychodzi. Nie wiem, czy przypadkiem to właśnie nie będą ci synowie, z którymi mam się spotkać. Ale Iwan, tak? Kurde, zobaczyłbym te zadanie, bo wiem, że tutaj było to napisane. Gdzie Iwar i Ubba? Iwar. Wydaje mi się, że imię Iwar kojarzę skądś, ale nie dam sobie ręki uciąć, że to z tego serialu. Ubba. Też niezbyt. Przeciwko królowi Mercy. W serialu to nad Mercją panowała księżniczka, która wyrżnęła braci i tak dalej. Z właśnie jej bratem, ale też w sumie Mercia była pod panowaniem króla Egberta, który ten tag jest z żoną, byłą żoną Ragnara, więc w sumie nie wiem zbytnio w jakim czasie jesteśmy, ale z tego co czytałem, to właśnie Assassin's Creed Valhalla dzieje się po wydarzeniach z serialu. Good talk or bad? Depends on who you talk to. Mostly good. Do not worry about the bad. No, they should worry about me. Oh. A po co ja mam zadać? Chyba, że popłyniemy gdzieś z tym naszym Rolfem. Czy walka na pięści naprawdę to będzie? Together. We will hammer these lumps of meat into men and women of iron, into raiders. So which from this unlucky lot would lead your crew? See that big brute, Odbjorn? He does not speak much, but he could power a ship by himself. That shield maiden is Ashild the Keen. Her blade is as quick as her wits. And then, there is Thorgils. Rolf! Who is your friend? Keep your head on the fight or someone will crack it. All right! That one is so thick, he could shatter your shield, but the other men like him. And those are the best of the bunch. So, those three, yeah? I've handled more. You want to fight them all at once? Why not? Raids are the stuff of chaos itself. They need a test with no rules. Aż tak? Do not damage them. It was hard enough finding this many. No dobra. Listen up, you sea slugs. This is Eivor Wolfkist. Who has killed more men than you will ever meet. Eivor Wolfkist? I have heard of you. This will be great. You want to lead my crew? You must fight Eivor. Best fighter wins. No killing, no maiming. Other than that, no rules. Understand? Mam nadzieję, że będziemy mieli nasze umiejętności. Fight! Aha. Szkoda, że te zadanie tak jakby te poboczne nie mają żadnego znacznika, bo to byłoby według mnie znacznie lepsze. Albo, to znaczy mają w teorii znacznik, ale nie mają tak jakby progresu misji, ani nie pokazują nam się w dzienniku. To jest według mnie trochę okej, bezsensowne. Nie mamy umiejętności, to jest ciekawe. A, skubijemy? Nie, kurde, to jest tak jakby obalenie. O kurde, to było niezłe. Dobra. O nie! To... Bo kurde, ale RKO chciał zrobić. Szkoda, że on ma tyle pancerza chyba, że mu bijemy praktycznie zero obrażeń. O nie. Ale może nie będzie tak źle. Możemy, nie, tak, możemy wykonać mocniejsze ciosy. A chociaż tyle. No i, no to będzie, że łatwo. Musisz mnie. Może chcesz się. No, no, I will be fine. And do not
Okej. Dobra. Ła. A czemu my akurat na trzech musimy spalić? O kurde. Ja mu chyba cały pancerz zdjąłem, ale są wytrzymałość, bo takiego hitemu wywaliłem potężnego. Did I win? No, but you fought well. You have a good chance. I would rather have some meat. Dobra, okej, pewnie teraz będziemy musieli zdecydować. Yes, I did not think Thorgils could do it, but he is thick-headed, like his old man. Wait, that is your boy, Tiny Thor. He used to barely reach my belly. He has grown, and now he will want to take everything from me. But such is the way of children. Take some silver for your trouble, and a little extra, for cheating you and Sigurd on that raid. Good luck. Okej. Zadanie w świecie gry ukończone, werbowanie łupieżców. Tajemnice. Dobra, zaliczona kolejna. Tutaj chcemy sobie zobaczyć na świat. Mniej więcej, gdzie jest kolejna jakaś tajemnica? A tutaj mamy bogactwa i tak dalej. Co to za skin? Agrafika, dobra. To sobie mogłem tutaj się przejechać, zobaczyć, o co tutaj chodzi. Ale czy przypadkiem tutaj nie ma nic? No nie. No to chodzi, że tutaj jedynie. O, fajnie, że to mamy na całym wybliżeniu, że tak powiem. Kurde, no tutaj też byłoby dobrze pójść do Hordafylkę, tylko że tutaj mamy za wysoki poziom niestety przeciwników. Tutaj mamy niby tą księgę, którą moglibyśmy jakoś obgrabić. Fortesa Kiotwego, tylko że musiałbym właśnie tutaj jakoś poprzechodzić. To możliwe, że właśnie uda mi się tutaj. Potem mógłbym chyba wrócić do tego punktu widokowego, gdzie tutaj właśnie była chata walki i sobie tutaj porobić tych późniejszych przeciwników. W zasadzie nie przeciwników, tylko te misje. No tak szczerze, jak mamy możliwość robienia takich zadań pobocznych, to ja z chęcią je sobie porobię. Bo z tego co orientowałem się, tych skarbów, jak i sekretów jest dość sporo. A te sekrety to są te takie ulotki, te takie latające listy, albo nie wiem, pocztówki, zależy jak to będzie to nazywał. Ale to są z tego co widziałem tatuaże tylko, które są według mnie bezsensowne. Więc tak szczerze wolałbym chyba tego nie zbierać. Jak już będę coś zbierać, to raczej wydaje mi się, że właśnie te tajemnice i ewentualnie jakieś tam skarby, bo jednak to też może być dość przydatne, a w zasadzie drogocenność, jak to, tam się to nazywało. Te sekrety to według mnie to jest bez sens, musimy za tym ganiać, dostaniemy jedynie tatuaż jakiś tam. Ale mi bardziej już nas zależy na wykonaniu tych wszystkich tajemnic. Raczej będę to robić wszystko regionalnie, więc jak teraz jesteśmy na Regiafylkę, to raczej wykonamy sobie wszystko, tak jak leci. Wezwijmy sobie może konia, będzie znacznie szybciej. Porobię sobie na razie wszystko na Regiafylkę. Potem jak będę mieć wyższy poziom, to może na Hordafylkę bym się udał. Ale póki co to skończmy ten region i zobaczymy jak to wyjdzie. Potem moglibyśmy wrócić do Anglii, bo w tamtej Anglii widziałem jedno zadanie na temat szczurów, którego nie zrobiłem, bo nie wiedziałem jak, ale z tego co widziałem na Reddicie jest łatwy sposób na wykonanie tego, który oczywiście już widziałem, więc raczej to zadanie nie będzie dla mnie dużą niespodzianką, ale jeszcze zobaczymy. O kurde, dużo wilków. W sumie to założyłbym tutaj kaptur, może nie będzie takim samym wyjściem. I've never heard poetry shouted in this way. A scald? Oh no, not at all. I am truly looking for honor and have become lost as a result. You're looking for honor here? It's a bit remote. I am the seventh son of a seventh son. I am expected to bring great honor to my family. But everything has been done. My uncles and brothers have all had great victories, or even greater deaths. There's nothing left for me to do. The gods have been deaf to my pleas, but you are here. So you want a great victory from me, or a great death? No, I want to live, and I could not possibly hope to win against you. That is true. But maybe you could lead me to a victory. I can tell by looking at you, you are not a great warrior. You know it too. There's no reason to deny this. I could bring you a chance at honor, an animal of some kind. Something you could handle. Yes, yes. That could work. I could add a few details, nothing too exaggerated. Scalds do it all the time. So now you're a scald. Do not go anywhere. I will only do this once. I will be here. On my honor. Aha.
Oho. Z czym on może stoczyć walkę? Tak szczerze, tutaj mi się wydaje się być w porządku z prawem, tylko właśnie... takie trochę niezbyt. Może te wilki zawołamy? Tylko, że musimy poczekać, aż one właśnie na nas wezmą agro. No chodź tutaj. O, idą, idą. Pięknie. Now, win your honor. They are much bigger up close. I do not think I can do this. I do not think I can do this. No nie. Honor calls. Ho, ho, tak. Tak szczerze, to mi się wydaje się być takie trochę ciężkie do zrobienia, ale według mnie wykonalne. O nie. Not great as far as deaths go, but neither was he. Nie, czemu on? Mogłem tego inaczej zrobić? W pogoni za honorem. Ale coś podniosłem, chyba że... O, skóra strzałowieckiej srebro. Tak szczerze, nie najgorsze są te misje, kurde, fajnie na ciebie robi. Więc tak, to jest Stavanger, mamy niby wykończone. To przydałoby się tutaj do tego regionu jakoś pójść. Tylko że właśnie tutaj zbytnie nie mamy prostej drogi, więc może najpierw wykonamy sobie tutaj to zadanie nad urwiskiem Hildesfina. Z tego co wiem, to tutaj właśnie na Rygiafylkę jest jeden legendarny stwór do zabicia, którym jest oczywiście normalny zwierzę, tylko że on jest znacznie większy i wydaje się być taką alfą. Jak mamy też do zabicia jakiegoś przywódcę albo jakiegoś bossa, tak jakby mini. Tylko właśnie nie pamiętam, o co z nimi chodziło. O nie! O nie, 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 nie. Kurde, za dużo już życia straciłem. No to jak już mam spadać, to spadnę na głupi ryj. Zapomniałem, że to nie Odyseja niestety. Może nie umrę od razu. No nie, no to uleczymy się jeszcze. Cały prowiant poszedł się walić niestety. A z tego co czytałem poza odcinkami, to też mamy do odblokowania możliwość spadanie bez otrzymywania obrażeń, albo możliwość spadanie z wysokości z reduksem obrażeń, z tego co tam patrzyłem. Na razie to przez właśnie najbliższe odcinki spróbujemy sobie wykonać te zadania. Może weźmy to bliższe. Może mieć dwa naraz zaznaczone. Bardzo dobrze. Na razie spróbujemy sobie właśnie wykonać te tajemnice. Potem może byśmy się udali do wątku fabularnego z Sigurdem. Z tego co też czytałem, to potrzebujemy trochę surowców, jeżeli chodzi o materiały budowlane, jak i normalne surowce. Bo niedługo do nas walka powinna przypłynąć po wykonaniu chyba paru zadań fabularnych. Będziemy mogli jej wybudować chyba chatkę, więc tych surowców też trochę potrzebujemy na po prostu wybudowanie jej siedziby. Więc nie będę mógł też wszystkiego służyć, ale nie bez przyczyny mamy pokazane rajdy na mapie, więc raczej też damy radę trochę tego surowca słupić na pewno na tych wszystkich wyprawach. Tylko nie chodzi mi o rzeczne najazdy, tylko o takie normalne najazdy po surowce. Pełen zapas amunicji, dobra. Tylko że tutaj mam... Tutaj mam problem, o co tutaj chodzi? Zasrany grzebień? Czyli czeluście jakieś, no to pewnie ta woda. Mam nadzieję, że się nie utopię. O kurde, jak tutaj głęboko. O, ja umrę od zimna. O, tutaj coś jest, coś się świeci, może to to? Proszę wyjść, Eivor. Zapomniałem, że pod spasy mamy wychodzenie pod shiftem. Przeszukanko. Będzie tutaj ten grzebień? Naprawdę nic? Tak szczerze? Ja nie mam pojęcia, gdzie mógłby niby być ten grzebień zasrany. Ja myślę, że w tej skrzynce będzie. No ja umieram od chłodu, no. Chyba, że jeszcze niżej. O kurde, tak też może być. Tak jest, dobra. Widzę go już. Naprawdę, są same czeluścia. Bo
Kurde, teraz... A, dobra. Chyba tak samo jak w Odysei możemy wypływać, mam wrażenie. Pod pasy mamy chyba szybsze płynięcie, pod shiftem wynurzanie się. Chociaż tyle. No trochę tam surowców zyskaliśmy dzięki tamtej skrzynce, więc w sumie nie jest tak źle, jeżeli chodzi o bilans. Powiem, że nie było to najtrudniejsze zadanie, ale... Niech już będzie. Grzebień mistrz. Fajnie. Już teraz mamy problem, bo musimy jakoś tam na górę się dostać. A, no to prowadź, no to fajnie prowadzi. I tutaj tym razem nie wiem, czego mam się spodziewać, bo albo źle patrzyłem mapę, albo źle pamiętałem, bo wiem, że tutaj jeszcze stoczymy walkę z kimś i to jest 100% pewniak. Też patrzyłem misję na temat Mjolnira, bo pamiętałem, że owa broń też istnieje, to musimy stoczyć walkę z danymi przeciwnikami na danej lokacji. I pamiętam też legendarne stworzenie, to one też tutaj występują, tylko właśnie albo w innym regionie Rygia Fylke, bo wiem, że tutaj też jest jakiś taki duży łoś albo jeleń, jak i też mamy sporego pana niedźwiadka. Tylko że on jest bardziej tam przy wodzie, z tego co kojarzę. Więc, no jak sobie skończymy ten wątek Rygia Fylke, to pewnie się udamy do Anglii, do Wessexu, w którym to też mamy trochę tych tajemnic z tego co tam pamiętałem. Jak i też, kurde, no musiałbym sobie jeszcze jakoś na Reddicie znaleźć informację na temat nawiązań Valhalla do serialu i w drugą stronę w sumie, bo jednak, kurde, no bardzo dużo jest podobieństw. W samym serialu to przecież, kurde, no sami Wikingowie napadli na Wessex. Też była królowa Mercy. Co tam jeszcze było? Postacie są w sumie bardzo podobne. Rudy się na pewno przydadzą, tylko właśnie trochę ich mało. Coś mi się wydaje, że tutaj może być chyba jakaś walka. No tak mi coś tutaj śmierdzi. A jeszcze zobaczymy. No tutaj pokazuje, że niby na dole, ale my przecież coraz wyżej wchodzimy. Co mi się trochę nie podoba. Mam nadzieję, że tutaj znajdziemy jakieś mrożki, bo chyba tak się... Tak, tutaj jest walka z tym Wikingiem. Czyli miałem rację, tutaj będzie właśnie walka potrzebna nam do zaliczenia podpunktu z Mjolnirem. Tylko że sam Mjolnir możemy zdobyć, z tego co wiem, po kilkunastu tam próbach. I my tutaj na dole to mamy, to wydaje mi się, że tym przejściem musimy jakoś się tam dostać. Tak, to będzie tutaj. Widziałem to na YouTubie już, więc trochę sobie zaspoilerowałem, ale niech już będzie. Bo sobie tam pamiętam, to Mjolnir musimy zdobyć poprzez wykonanie jakichś tam podpunktów misji, którym jednym jest pozabijanie tak jakby przywódców, czy byłych Wikingów. Nie wiem, w sumie zaraz się przekonamy, kogo tutaj spotkamy, ale wiem, że to jest właśnie to miejsce. Urwisko Hildesfin. Nie będzie pochodnia. No to zaczyna się chyba jatka zaraz. Szczerze zapisałem sobie grę na wszelki wypadek, bo nie chcę stracić tego progresu. Za dużo już zrobiłem zadań, żeby to się skończyło fiaskiem. No, o, tutaj, dobra. Mamy. Dobra, zobaczymy. Living here, not now. But I have a better proposition than a rousing hunt. If you are a true Drenger, a warrior with honor running like sunlight in your veins, then you may help me fulfill my destiny. No już dobrze wiemy, jakie to będzie przeznaczenie. Dobra, no to wypełnimy jego ostatnie życzenie. All of Norway laments the passing of King Ragnar. I cannot imagine the sorrow his warriors now feel.
We are but six who remain. His most loyal, Drengir. Yet without his guiding light, his strength and vision, we are lost. It was in this cavern that I knew my life was tied to Ragnar's. We were young, hunting a bear, when we chanced upon this spot. He killed it with nothing but a knife. Leapt on its back, held tight, writhing like a fly on a dragon, he stayed put. And it was done. Together we celebrated the kill, as if we had felled the beast together. That is when I knew I would live and die for this man. I did not die beside my lord in Ali's pit of snakes. But I can make amends. Ale spoiler dostałem! Send me to meet him in Odin's... No przecież król Ela, no kurde, no mogę się spodziewać. A w takim razie jak byliśmy na wyspach Eli, to znaczy była misja wyspa Eli, to była to wyspa króla Ela, w sensie tego, który miał córkę, która się ożeniła z synem Egberta Wulfsteinem, która ten tag z mnichem Altestanem. Kurde, ale spoiler! Czemu muszę w to grać i słyszeć, że Ragnar umrze? Tak jeszcze tego nie doszedłem. It is with great honor I will fight a true Drenga. When you're ready. Very well. For Ragnar Lothbrok, the true king of Norway. O kurde, ale nam wywalił hita. Jakie on ma umiejętności? Co to? O nie, 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 nie. Chcę to wyrzucić. Muszę mu te słabe punkty strzelać. Żeby... O kurde, Bela. No i teraz nie chcę mi się tego serialu przez to oglądać, no. Wow. A, bo swoją umiejętność użyłem, zapomniałem. Wow, to było niezłe. O, nie ma wytrzymałości, tak, atak. Ło. Dał radę. Zajebiście. Rozmowa. Now I go to see my brother. He who laughed at death. Scourge of all England. Ragnar Lothbrok. Farewell, Drenga. Listen for hoofbeats and follow the Valkyries home. Mogę go dobić? Dobij. A, kurde, tak szczerze, zajebiste to było. Gdybym tego nie widział na Reddicie, YouTube, to nigdy bym czegoś takiego nie wiedział, że coś takiego się stanie. Pokonano Drengra. No to chyba wojownik to jest po normańsku, bo chyba tak się nazywałem, Normanie. Tak mi się przynajmniej wydaje. O nie, 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 nie. Nie dam rady tak wejść. Kiełfa Fnira, włócznia. No nie dam rady chyba tak wejść. To możliwe, że zrobię tutaj szybką po... Tak, to już nic nie mam. To tak szczerze chciałbym się cofnąć tutaj do... Kurde. Twierdzę Kiotwego po tą książkę. Już kurde, no mam za mały poziom, bo tam pewnie zginę szybko. To musiałbym może cofnąć się tutaj właśnie do Fornburga. I oznaczę sobie tutaj to, no i może jeszcze tutaj to. Szybka podróż, mamy jeszcze tam parę minut, więc udajemy się tam od razu. A przecież Ragnar nie miał chyba brata. On powiedział, że idzie się spotkać z bratem, Ragnarem Lodbrokiem. Chyba, że sobie źle pamiętam. No przecież, no, no niby Rolo, Rola miał jako jego brata, ale... Tak, to chyba nikogo tam jeszcze nie było, chyba, że to jest w późniejszych sezonach i ja jeszcze kolejny spoiler dostałem, że ma jakiegoś tajemniczego brata. To już w ogóle będzie kaplica niestety. Jak daleko są te punkty? No, kawałek drogi jest. Ale wydaje mi się, że raczej górą powinniśmy dać radę jakoś przejechać. Choć tutaj płotka. Oby dał radę. W sumie to ten koń nie ma żadnego imienia, więc w sumie mogę na niego mówić płotka. Tak mi się coś wydaje. Fornburg. No i o, kolejny punkt umiejętności mamy. Nie zauważyłem tego. Przydałoby mi się na pewno tutaj... O, nie mam tego pozyskanego, strzał sytuacyjny. Weźmy. Zdrowie. Tylko, że kurde, przydałaby się umiejętność, dzięki której będziemy w stanie redukować obrażenia od upadku. Tylko, że właśnie nie pamiętam, które to było.
Dobra, już pójdźmy w tą stronę bardziej skrytobójstwa. Dodatkowe życie zawsze się przyda, 39 punktów mocy. Jeszcze zobaczymy tutaj zadania. Syn Ragnara, jaki to jest poziom? A, 20. No to spoko, nie ma problemu. Powiem, że kurde, no ten serial jest naprawdę bardzo dobry. Tylko, że lepiej już jest obejrzeć serial do końca, w sensie wszystkie sezony, niż jak widać grać w Valhalla. Bo inaczej spore spoilery możemy dostać, przez co no już trochę mam zrazonych wątków, ale tak szczerze przeżywałem, że Ragnar umrze. Tylko szkoda, że przez króla Ela. Przeczytam Ele? Nie wiem z tym, jak mogę jego imię wypowiedzieć. A za co mam nadzieję, że jego córka rzuci tego Wulfsteina, czy jak już się tamten syn króla Egberta nazywał, i będzie z tym Altestanem, tym całym mnichem zaprzyjaźnionym. Wtedy to dopiero byłoby śmiesznie. No bo jeszcze niech król Ela umrze od, nie wiem, Rola czy od Bjorna, bo chyba tak się nazywał syn Ragnara. Kurde, ale tak szkoda, chciałem to w sumie obejrzeć, ale i tak to obejrzę, tylko już nie będzie takiego wow. Ale w takim razie ciekawe, kiedy ten Ragnar umrze, bo póki co jak jestem w trzecim sezonie, to z tego co pamiętam, to była akcja jak do królowej Oslaug, żony Flokiego i byłej, a w zasadzie, no tak, byłej, byłego Jarla, Heraldsona, żona, mają w odwiedzinach specjalnego gościa, którym jest półbóg, czy jakiś dziwny człowiek, który ma umiejętności Boga, można by powiedzieć. Nie wiem zbytnio, kim on może być, ale właśnie nie obejrzałem do końca tego jednego odcinka, bo nie chciało mi się już jeszcze tego oglądać, albo grałem w Odyseję, z tego co pamiętam. Ale Odyseję już skończyłem, więc możemy lecieć dalej. Mamy tutaj skarbek jakiś, tylko że właśnie... Czy to będzie takie proste do wejścia? Oby. No pewnie, że dało radę wejść. A, i tutaj. Sztaba węgla. O kurde, przyda się. Bardzo się przyda. No jak widać, to bogactwo od razu sobie po drodze zebrałem. 450 ekstra, to takie byle co. Okej. Akurat regionów w samym Assassinie mamy dość sporo, ale ja, tak jak w Odyssey, miałem zadanie wykonać wszystkie zadania poboczne, jakie były pokazane na mapie, wszystkie legendarne stwory, mityczne i tak dalej. Tak, i tutaj mam za zadanie takie własne, no skończyć fabułę to po pierwsze, a w zasadzie skończyć te tajemnice w tych wszystkich regionach mniej więcej. Bo jednak, szkoda, że nie możemy zobaczyć mapy Anglii, jak jesteśmy w Norwegii, muszę się tam przetransportować, ale Anglia jest dość spora, chociaż według mnie możemy sobie to podzielić na takie regiony, w których będziemy sobie to wszystko odkrywać. Oczywiście wszystkich zadań nie mamy od razu odkrytych, bo musimy odkryć te... O nie! Bo musimy odkryć teren, żeby pokazały nam się zadania, niestety. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Co my tutaj mamy? O tak, to jest ta walka z tym jelonkiem. No to w sumie zabijmy go. Mam nadzieję, że go zabijemy. To nie była woda. Ja naprawdę mam takiego unlock. Nie, tutaj wszędzie były skały, okej. Ja już myślałem, że naprawdę mam takiego unlocka, że w jedyną skałę trafiłem. Także, że zrobię tutaj zapisik gry szybki, na wszelki wypadek, gdyby coś złego się stało. I tutaj powinien dać radę. Łoś z krwawych wzgórz, tak, dlatego pamiętam, że to nazywał się krwawy coś tam. O ja... Je... Strzał nie mamy, o kurde. O! Kolanami na ryj to było, co jest? Zajebiste to było. Nie wiedziałem, że tak to mu... A, i też przeczytałem na internecie, że ta umiejętność polega na tym, że to nasza jedynka, że my sami szarżujemy, nie musimy już szarżować, sami szarżujemy, jak już tam umiejętność odpalimy, wtedy łapiemy przeciwnika. Wiem, że trochę to zrąbałem z tym łukiem, ale powiem, że... No miałem rację, w zasadzie ludzie z Reddita mieli rację. Tutaj są fajne naprawdę misje, jeżeli chodzi o te tajemnice. Tylko właśnie szkoda, że ja nie mam... O kurde! To nie się ten Bambi nam wywalił. Spadły mu paski już? Nie, dalej ma te paski wytrzymałości. Właśnie w te słabe punkty potrafisz, tylko że to może być problem, bo nie mamy łuku. A bez łuku to tak trochę słabo trafisz w tego żółte punkty. No, ło! O kurde! O kurde! Szczerze, to wykończenie było zajebiste. Dwa punkty umiejętności, z chęcią przyjmę. Czemu my się tak kryjemy? Chyba przez to, że jest woda niedaleko.
Łeb łosia z krwawych wzgórz, prowiant i skóra. Strzały łowieckie razy jeden tylko. Kurde. No powiem, że walka była według mnie bardzo dobra. Zobaczymy sobie może tutaj umiejętności, bo to mnie trochę ciekawi jeszcze. Ta szybka seria strzał nie wydaje się być taka sła. Tylko, że przydałoby mi się umiejętności na... O! Oddaję z łuku łowieckiego dwa w pełni naładowane strzały. Kurde, to też może być niegłupie. Przydałoby mi się umiejętności na właśnie redukcję obrażeń. O, lądowanie z przewrotem, tak. Co zmniejsza ilość obrażeń od upadku. Muszę to mieć, to muszę w takim razie pójść tutaj w drugi pasek, czyli muszę mieć to odblokowane, teraz to odblokowane. Potem to mi się odblokuje i powinienem mieć właśnie tutaj, dobra, czyli to muszę mieć pod uwagę wzięte, jeżeli będę chciał to robić. Więc na razie w tym miejscu kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do następnego odcinka.